Proszę, zrobiłam wylono. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie w mojej bajce, ale powiem wam, że dzisiaj bajkowo nie jest, absolutnie zimno. Lato! Cieszmy się, lato, zakładajmy czapki, rękawiczkę i w ogóle kalesony. Islandia wita was wszystkich. No, dzisiaj wam opowiem o tym, jak przyjechałam na Islandię i jak wyglądało moje pierwsze lato. Otóż przyjechałam bardzo dawno temu i po pół roku ja już po prostu miałam dosyć Islandii. No i wróciłam, pojechałam sobie na urlop, z urlopu wróciłam po miesiącu i już wtedy były białe noce. A że mieszkaliśmy na północy Islandii, to te białe noce były bardzo intensywne. Były naprawdę piękne białe noce. Było to bardzo przyjemne zjawisko, którego wcześniej nie doświadczyłam. Zresztą jak się mieszka w Polsce, raczej się nie doświadcza białych nocy. Było naprawdę pięknie i cudownie, ale niestety właśnie tam było zimno. Westfjord, czyli ta strona bliżej Grenlandii, taki pazur, ja zawsze na to mówię, jest tak położona, że te zimne wszystkie wiatry z Arktyki czy z Grenlandii, ten cały mróz, to wszystko tam zakręca, zawraca i, że tak powiem, ta część Islandii jest dość zimna. No i naprawdę, powiem wam, tak jak jestem w tym roku ubrana w kurteczkę, to tam właśnie też chodziłam w kurtce, czapce, co było dla mnie takie bardzo przerażające wówczas. Czy dlaczego nie lubiłam właśnie wtedy tego lata islandzkiego? To, że ja nie rozumiałam, bo jednak w Polsce mamy ciepłe lato, fajna pogoda, nad jeziorko, nad morze, tak jak w Gdyni, bo z Gdyni jestem, ci co nie wiedzą. I no, brakowało mi tego znajomych, nie było wiadomo, to nie było fajne. A później już tu w Reykjaviku wam powiem, te lato różne też jest, bo i mieliśmy lato przepiękne, cudowne, w ogóle zero deszczu. Słuchajcie, w czerwcu, jakby ktoś włączył guzik, do sierpnia końca, jeden rok taki był, ani jednej kropli deszczu. Niesamowite. No białe noce też są, już w tej chwili się zaczęły białe noce. Niestety nie widać białych nocy, bo powiem, pięknych zachodów słońca, na które mam gdzieś tam widok, gdyż pogoda jest pod psem. Pogoda jest pod psem, pada, cały czas jest zachmurzenie. Chmury, ja mówię na nie, turbulencyjne, po prostu jak samolot wpada w te chmury, to jedzie jak po tarze, ale nie ma lata. Słuchajcie, co mi z tego, że termometr pokazuje, że jest plus 9? Plus 9, lato. No. Jak jest po prostu zimny wiatr i deszcz, i to się czuje, że jest sporo chłodniej. Także wam powiem, że ja nie wiem, ja odczuwam, jakby było może plus 7, plus 5. Chłodno jest, no ale nie przeszkadza to w posiadaniu dobrego humoru, w byciu w dobrym humorze, optymistycznie myśląc, bycie pozytywnym i przede wszystkim teraz, żeby się skoncentrować, gdzie jadę, bo już zapomniałam, gdzie jadę, ale powiem wam, gdzie jadę. Otóż jadę do sklepu tureckiego. Do Turka jadą po różne ciekawe rzeczy do moich włosów, ale no mój kolor, u Turka kupuję mój kolor. Wam powiem, że po prostu jeśli chodzi o Turka, to Turek był i nagle się zmył. Turka nagle nie było, także się zdziwiłam, mówię, gdzie ten sklep jest. Się okazało, przeniósł się. W ogóle nie poinformowali mnie o tym. Mnie. No nie, bo przejrzałam wczoraj stronę internetową i tam żadnej informacji nie znalazłam, gdzie oni się przenieśli. Może coś było, tylko ja już nie znalazłam. No wiecie, jak to jest, nie? No. No, jak widzicie, pogoda jest pod psem. Zaraz zobaczymy, gdzie nasz Turek się przeniósł i co ma. Ale jak widzicie, pogoda nie jest zbyt optymistyczna. Chociaż zauważcie, że zrobiło się pięknie zielono. Naprawdę, jeśli chodzi o Islandię, to zieleń tutaj to jest po prostu coś pięknego. Wszędzie jest pięknie zielono. Wszędzie ludzie pracują. Widzicie, nie jest źle u nas pod tym względem. Byłam wczoraj
okej. Powiem wam, że nagrywałam dla was film, ale próbowałam zakleić sobie dźwięk taśmą klejącą i niestety nagrało się bez dźwięku. Myślałam, że będzie to dobre rozwiązanie na wiatr, jednak film się nie nagrał. Znaczy nagrał, ale bez dźwięku. Także nagrywam dziś i powiem wam, że w IKEA u nas są takie pustki, że ja nigdy, przenigdy nie widziałam, żeby aż tak pusto było w IKEA. Naprawdę, 2/3 produktów zostały wyprzedane i nic praktycznie nie ma. Po co się nie pójdzie, za czym się człowiek nie rozejrzy, to nie ma. O, tu był właśnie Turek. Turka nie ma w tej chwili. O, ale tu można sobie wjechać, powinni to oznaczyć. O, tu nieładnie. W nocy czy coś. Ja w parking wjechałam, ale mnie w konia zrobili. Ho! To się zrobiłam w lolo. Czemu ja tu za nimi w ogóle stoję? Ktoś za mną też zrobił to samo, ale jaja. Czyli tu jest po prostu jakiś trójkąt bermudzki. Kobieta jedzie za mną i też ona wjechała za mną, ale numer. Widzicie? Tak właśnie jest często. Jest nieoznaczone. No właśnie. Już widzę, sklep Turka jest faktycznie. Także bardzo dobrze. O, tu mamy turecki sklep. Przeniesiony, super. Idę zobaczyć, co ciekawego jest w środku. W sklepie tureckim można bardzo dużo ciekawych rzeczy nabyć. Zobaczcie, sobie wezmę takie papryczki i ajwar. Bardzo ciekawie to wygląda. I też jest dużo ciekawych produktów. Wpadł mi w oko tutaj taki słoik z pomidorami suszonymi, całkiem duży, fajnie wyglądają. A część produktów jest taka, że ja nie wiem w ogóle, co to jest, z czym to się je, ale wygląda to bardzo ładnie. Polska zupka fasolowa i grzybowa. O, zobaczcie, można przyjrzeć, o, i pomidorowa jest. No właśnie. Tajny burek. No, pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam sobie takie papryczki. Pamiętam, bardzo smaczne. Kupiłam sobie daktyle i tyle. I kupiłam sobie ajwar. To jest taka pasta z papryki. Myślę, będzie bardzo dobra. Jeszcze nie wiem do czego. Ostatnio robiłam zupę pomidorową i dodałam sobie pastę chili, wyszła rewelacyjna zupa, trochę jeszcze papryki suchej, takiej sproszkowanej, wyszło pyszne. Kupiłam sobie takie oto właśnie pistacjową chałwę. Nie jem chałwy, ale wiecie, czasami coś się chce słodkiego, to już lepiej zjeść chałwę jak batonika. I jako ciekawostkę kupiłam sobie takie właśnie jakieś gołąbki bezmięsne z liści winogronowych. Chcę posmakować, jak to smakuje, gdyż kiedyś kupiłam sobie liście winogronowe i wam powiem, nie smakowały mi. Chcę zobaczyć, jak oni to zrobili. No i do tego jeszcze oczywiście pastę chili sobie kupiłam. Myślę, że ta pasta mnie wypali, także będzie bardzo dobra do mojej zupki pomidorowej. Polecam wam. Naprawdę bardzo smaczna zupa wyszła. I nie trzeba wcale naszej polskiej zawiesistej zupy robić, wystarczy po prostu dodać sobie coś, urozmaicić i po prostu może to być i smaczne, i pyszne, i inne przede wszystkim. No, teraz ja tu nie wyjadę, bo widzę, robi się korek, godzina korku. Mogłam tu wyjechać, ale wiecie, jadę sobie do przodu, bo jadą tam, ale już tu będę wyjeżdżać, bo później to już nie wyjadę tam. No i tak w sumie to na dziś to już prawie tyle. Wszystko mam załatwione. Jedno z gorszych skrzyżowań, jeśli chodzi o tu Reykjavik, to skrzyżowanie. Tu naprawdę jest ciężko czasami przejechać. Jest koszmar. Powinny być strzałki, nie ma strzałki. Jest straszny ruch, jak widzicie. I naprawdę czasami tam przeskoczyć to jest strasznie. Tu niedaleko mamy też używak.
Ale ja tym razem nie jadę do używaka. Jadę już do domu. I tu widzicie, możecie popatrzeć, jak właśnie wygląda Reykjavik. Jak zwykle na małą wycieczkę Was zabieram. I możecie sobie troszeczkę pooglądać. No szkoda, że pada, no jak widzicie, taka pogoda. Takie uroki Islandii właśnie są. O, Thermomix. Kto ma Thermomixa? Ja nie mam Thermomixa i nie chcę mieć Thermomixa, chociaż z ostatnim moim jedzeniem, jak ja jem, to się zastanawiam, czy to by nie było dobre. Wsadziłabym, ugotowałabym, znaczy samo by mi zrobiło, ale mi się wydaje, że dla mnie to tak... Nie wiem, ja nie potrzebuję Thermomixa, umiem gotować, także no to jest moje takie zdanie, nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Chętnie wysłucham, bo to jest właśnie ciekawe, czy macie Thermomixa. No. I taki dzień. Widzicie, jakie chmury są. Nie za ciekawe. No, ja już jadę do domu. Powoli, bo przede mną ktoś sobie na spacer wyjechał i jedzie 30. Może 35 na drodze, gdzie jest 50. Ale w końcu dojadę. I jest tak pochmurno, że nic mi się nie chce. I Wam powiem, że tak. Nagrałam dla Was dzisiaj ten film, żebyście wiedzieli, że ja jestem, jeszcze nie zginęłam, żyję, mam się całkiem dobrze. Bardzo optymistycznie, bardzo pozytywnie, naprawdę bardzo pozytywnie. Każdy dzień trzeba brać aby do przodu. Wczoraj był Dzień Matki i jeszcze to Wam powiem, że no taki trochę był dzień ciekawy, bo ja nigdy mojej mamie na Dzień Matki nie złożyłam życzeń i no tak wyszło. Nie każdy ma zawsze jakieś takie, wiadomo, relacje bliskie i tak dalej. I Wam powiem, że to było spowodowane tam jedną sprawą sprzed 20 ponad lat, głupią, ale tak jakoś ja już później, nie wiem, nie składałam jej tych życzeń. Co jednak wczoraj poszłam na cmentarz, wykopałam miejsce na kwiatki, kupiłam kwiatki. Świeczki nie zapaliłam, ponieważ ja nie wiem dlaczego, ale sprzątając cmentarz i zawsze mi usuwają te takie, co można włożyć do nich na stałe, taki tylko wkład się wymienia, wiecie, ten taki znicz, to mi to już drugi raz wyrzucono, także nie mogłam wczoraj zapalić znicza. Dzisiaj leje, pada, także też bym nie zapaliła dzisiaj, ale posadziłam bardzo ładne bratki, posadziłam jeden ładny fioletowy kwiatek, nie wiem jak się nazywa, ładnie to wygląda. I właśnie wtedy do mnie taka refleksja doszła, że jednak trzeba było składać te życzenia. Wiecie, teraz dużo refleksji takich jest. Człowiek się obwinia, człowiek myśli, co mógłby zrobić lepiej, a czego nie zrobił. Ale ja wiem, że ja zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić i więcej ja nie mogłam po prostu dać z siebie. Dałam tyle, ile mogłam, także tutaj ja uważam, mam czyste sumienie, byłam z moją mamą do końca. I powiem Wam, że... Jeżeli macie też taką sytuację jak ja w tej chwili, to się nie obwiniajcie, nie myślcie po prostu o tym, co mogliście zrobić lepiej czy gorzej, bo tak naprawdę my już na to wpływu nie mamy, to już jest czas zamknięty, jest przeszłość, ona nie wróci, jej nie ma. I my żyjemy dalej i właśnie tak pomyślcie. Pomyślcie, że nieważne, czy ktoś nas wkurzył, czy ktoś nas zdenerwował, czy ktoś nas obgaduje, czy ktoś z nas się śmieje. Słuchajcie, ze mnie się cały czas śmieją tutaj, bo ja to wiem. Mnie obgadują, wyśmiewają. Nawet ostatnio mnie właśnie na grupie facebookowej się nalewali, bo Wenus ma kanał i o Jezu. To strasznie śmieszne, ale tak naprawdę to ja mam kanał, to ja tu jestem, to ja do Was przemawiam. Przede wszystkim ja mam co opowiadać, a siedzenie i naśmiewanie się, to pamiętajcie, to jest po prostu cecha ludzi, którzy nic nie mają do powiedzenia, nic im w życiu nie wyszło, nie mają żadnych zainteresowań, nic ich nie cieszy, oni tu są tacy plazmowaci, mdli. Oni nic nie mają od siebie i co oni mają? Oni jedynie mogą się pośmiać, bo to jest naturalna reakcja psychologiczna, jeżeli nie możemy czegoś zrobić, reagujemy śmiechem i wyśmiać kogoś, gdzie ten cały tłum będzie tak, tak, faktycznie ja jej nie znam, ale no, no, śmieszne. Nie, to jest po prostu reakcja tłumu, ale to dobrze. Wiecie dlaczego? Ponieważ jak o takich ludziach
czy celebrytach, czy w ogóle kimkolwiek śmieją się ludzie inni, to znaczy, że mówią, to znaczy ta osoba żyje, to znaczy ona jest. I właśnie tak Was z tym zostawię dzisiaj. Piszcie mi w komentarzach, co myślicie, co sądzicie, co uważacie i subskrybujcie oczywiście mój kanał, żeby być na bieżąco. Wciśnijcie guziczek z dzwoneczkiem, Instagram, Facebook, Wenus Północy, wszędzie jest. No, a po śmierci się możecie, jak ja Wam kawał kiedyś opowiem, tylko że na ogół go spalam, także na razie się nie udzielę z kawałami, bo mi nie wychodzą. No dobrze, pozdrawiam Was i to na tyle. Ja muszę zaparkować. Trzymajcie się, cześć!